Po ubiegłorocznych ulicznych protestach w Bolesławcu, organizowanych pod szyldem strajku kobiet, a dotyczących wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy antyaborcyjnej, jedna z ich uczestniczek została wezwana przez policję na przesłuchanie. Dzisiaj stawiła się na nie, a przed powiatową komendą policji zebrała się grupa bolesławian solidaryzujących się z przesłuchiwaną. Dostałam 5 zarzutów. Z czego okazuje się, że te 5 zarzutów podchodzi pod jeden zarzut, ponieważ są dedykowane pod adresem jednej osoby i z jednego artykułu to było tak, że mam zarzucone wypowiadanie słów nieprzyzwoitych między godziną 17 a między godziną 18 i w tym oni umieścili 5 zarzutów. Oczywiście nie przyznaję się do tego i wniosek jest skierowany do sądu. Pani Kinga nie miała żadnych problemów w trakcie przesłuchania, a towarzyszył jej przy tym bolesecki adwokat Łukasz Malak. Wykonują swoje czynności, mają swoją pracę, tak jak mówiłam, to przed tym spotkaniem w środku. Także po prostu trzeba przyjść, zgodzić się z zarzutami bądź nie. Oczywiście się nie zgadza. Tak, i te słowa po prostu dźwięczą mi od wczoraj w głowie, jak dostałam odzew z każdej strony, że po prostu nie szłam sama, nie idę sama i nie będę szła sama. Jak każda kobieta, która wychodzi na ulicę i protestuje. Za przesłuchiwaną dzisiaj bolesławianką wstawił się wczoraj Szymon Hołownia ze Stowarzyszenia Polska 2050. Na swoim profilu na Facebooku napisał, że jest ona liderką tego ruchu w powiecie bolesławieckim i jest pierwszą z trzech organizatorek ulicznych protestów wezwaną na policję.